19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. O matko, nie to. A to? Może to? Nie, nie to. O, właśnie. Dobrze w tym wyglądam, co nie? Co powiecie? Dobrze? Okej, okay, chyba jest okej. Okay. Dobra, to teraz make-up. Dzisiaj wypisują mojego tatę ze szpitala, więc bardzo się śpieszę. No ale przecież nie mogę pojawić się tam w byle jakiej sukience, bo na pewno spotkam Gabriela. Wiecie, tego lekarza, z którym wczoraj byłam na randce. Co prawda, dzisiaj zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno mi się nie przyśniło, bo było tak cudownie, że aż nie do wiary. Ale na szczęście przed chwilą dzwonił i powiedział, że dziękuję za wczoraj, więc odetchnęłam. Dobra, pędzę. Wyglądam bosko. Melania starannie przygotowała się do wizyty w szpitalu, bo wie, że spotka na oddziale doktora Gabriela. Nieoczekiwany telefon od Lucy przerwał ich randkę, ale Mela ma nadzieję, że szybko to powtórzą. Dzień dobry. Tato! No tato ma rację, przepięknie. Są podobnie jak wczoraj. Przepraszam, a kiedy ja mam przyjść do kontroli? Jeszcze się pan nie umówił w poradni? Nie, nie. No to koniecznie przed wyjściem proszę odwiedzić rejestrację poradni kardiologicznej. Dobrze. No i umówić się na termin kontrolny. Oczywiście. To co? Proszę dbać o siebie. Do widzenia, dziękuję. A raczej żegnam pana, nie chcę pana tu oglądać. Do widzenia, dziękuję bardzo pani. Dziękujemy bardzo. Ja też jestem bardzo wdzięczna. No, ależ to po prostu mój zawód. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale dlaczego on tak się uśmiechał jakoś do ciebie i co to znaczy do zobaczenia, niby kiedy? Mamo, no tak się tylko mówi. Dziewczyny, spakujcie mi jeszcze resztę rzeczy, a ja pójdę się zarejestrować do tej poradni, dobra? Dobrze, jedź w inny dom, żeby się nie forsował. Jasne. Widzę, że cieszysz się, no, że tata już wychodzi. Tak. Wiesz co, mogę skoczyć do toalety? Czy ci pomóc w czymś? Nie, poradzę sobie. Tak, dokładnie. Coś takiego, no, proszę. Agnieszka, zaczekaj na mnie pacjentów, zaraz przyjdę. Hej. Wiedziałem, że będziesz mnie szukała. Wyglądasz pięknie. Dziękuję, ale ja szukam automatu. Nie szukasz właśnie mnie? Nie, automatu. Coś nie wierzę. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że było mi bardzo miło wczoraj wieczorem i już dawno z nikim tak dobrze mi się nie rozmawiało jak z tobą. Mnie też. Może powinniśmy to powtórzyć. Co robisz dzisiaj wieczorem? Ale dzisiaj? No. Dzisiaj to ja chyba nie mogę, wiesz? No nie traćmy czasu. Przestań kokietować mnie, okej? Okay? Ale naprawdę muszę się zastanowić i sprawdzić, czy mam czas. Aha. Mam pomysł. Zapraszam cię na świetną kolację. Więc zadzwoń do mnie, jak już się zastanowisz. Okay? Dobrze. O, tatuś! Ja ci zaraz dam, tatuś. Mela, co ty wyprawiasz? Ale co? Umawiasz się z tym lekarzem? Nie, tatuś, uspokój się. Wracamy na salę. Nie rób tu scen, nie denerwuj się. Spotkacie się. Nie no, ja tego po prostu nie wytrzymam. Nie. Nie możesz się tak denerwować. Ale jak się mam nie denerwować? No, kiedy ty zaczęłaś się z nim umawiać? Co się dzieje? Nic, po prostu tata się już świetnie czuje, bo czepia się mnie jak zwykle. Czy ty wiesz, że ona zaczęła się prowadzić z tym Hermanem? Z tym moim kardiologiem? Od razu prowadza, jasne. Właśnie czułam, że coś jest na rzeczy. Przecież on jest dużo starszy od ciebie. Mela, czyś ty zwariowała? Dajcie mi spokój, umówiłam się z nim tylko raz i wielkie halo. A teraz to co? No przecież dobrze słyszałem. Mela, ja ci kategorycznie zabraniam. Rozumiesz? Kategorycznie zabraniam cię spotkać z facetem dużo starszym od ciebie i który w dodatku ma rodzinę. A ma? Ma? No przecież każdy normalny facet w tym wieku ma rodzinę. No to czy ty myślisz, że byłabym taka głupia i naiwna, żeby spotykać się z żonatym i dzieciatym facetem? No. Oczywiście! Fajne masz o mnie zdanie! Przestańcie się kłócić. Mela, nie możesz tak denerwować ojca. Zaraz tu skończy się kolejnym zawałem.
Nie no, super. Naprawdę, uwielbiam moich rodziców za to, że mają do mnie takie zaufanie. No przecież nie umawiałabym się z żonatym facetem, no nigdy w życiu. Jestem pewna, że Gabriel nie ma żony, skoro mnie podrywa. To jasne, przecież robi to oficjalnie przy wszystkich ludziach, tu w szpitalu, w restauracji i nawet nie ma śladu po obrączce. A moi rodzice, zamiast cieszyć się, że poznałam cudownego faceta, od razu robią mi aferę. W mieszkaniu Staszka, Kacpra i Oskara już na dobre zadomowił się Sebastian. Wszyscy przyzwyczaili się już, że mieszkają w czwórkę. Nawet Oskar przestał dogryzać koledze. Ej, Oskar, żyjesz? Oskar! Co jest? Staszek, Kacper! Kapie. Czego wdrzesz się pół goły? Nie ma znowu ciepłej wody. Nie, znowu piecyk. Jezus, stary, może coś źle wyłączyłeś. Jak ja się kąpałem, to wszystko było git. Seba, super, ale... fajnie, że było git, jak ty się kąpałeś. Seba, ale to naprawdę może być przez ciebie. Przecież nie wolno włączać i wyłączać piecyka. 100 razy ci właściciel mówił, stary, że to się psuje. Przeze mnie. Ty siebie słyszysz? To ty ciągle kładziesz ręcznik pod drzwiami i upychasz wszystkie wloty powietrza, a tak nie można, bo wtedy gaśnie. Ale ja muszę dbać o zdrowie. Jasne, dla zdrowia. Jeszcze zatrujesz się czadem. Ty się lepiej nie odzywaj, bo to ty go ciągle wyłączasz, jak gdzieś wychodzimy, tak? Właściciel mówił, żeby tak nie robić, bo od tego się psuje. Dobra, super, nakłóciliście się już? Czekaj, mogę się umyć? Czekaj chwilę. Myślimy, nie? Tu myślcie na zewnątrz. Może wystarczy tylko coś przeczyścić. Halo. Dobra, sami tego chcieliście. Fuck! O nie! Oskar, weź ten ręcznik! Moje oczy! Jeszcze mi brakowało go tylko z kołą dupą widzieć. Dobra, dzwonię do właściciela. No, dzwoń. Nie mam wielkich nadziei, słyszeliście, co mówił ostatnio, nie? Ale... To jest jego psi obowiązek naprawiać tutaj, co się zepsuło. Włącz na głośno. Wiem, co mam robić. Czekaj, cicho. Tak, panie Staszku? Mam nadzieję, że nie dzwoni pan znowu w sprawie piecyka. Dzień dobry, bo... No, my właśnie w tej sprawie. No to tak jak się omawialiśmy, wszelkie naprawy wykonujecie teraz we własnym zakresie. Ale piecyk jest stary! Sam dziś ja rozmawiam. Ale to nie jest nasza wina, że piecyk nie jest sprawny, tak? Proszę pana, instalacja jest sprawna, piecyk jest sprawny, to wy go źle użytkujecie. Ja kolejny raz nie będę wam tłumaczył, jak go obsługiwać. No ale jak źle użytkujemy? No proszę pana, tam naprawdę coś jest nie tak. Do widzenia. W przedpokoju w szafce macie numer do serwisu. Miłego dnia. Cholera jasna. No zajebiście. Dobra, dzwoń do tego serwisu, mam kasę zapłacę. Ale to nie bądź taki łaskawca, co? O co ci chodzi? Szpanujesz kasą, którą dostałeś od jakiegoś idioty? Nie będę tykał tych pieniędzy, bo to na pewno jest jakiś brudny szmal. Zwariowałeś? Masz jakieś paranoje? Zaburzenia psychiczne? Boisz się ludzi? Zarobiłem tą kasę uczciwie. Nie mam żadnych paranoi, po prostu nie chcę od ciebie kasy. Znowu się pokłóciliście? Wy naprawdę powinniście się pobrać. Oskar, przymknij się. Kacper chciał nam zasponsorować naprawę piecyka, a Stachu nie chce wziąć od niego kasy. Sam go naprawię! Prawdziwy mężczyzna powinien umieć robić takie rzeczy. Prawdziwy mężczyzna? Tylko Staszek jakby ci to powiedzieć, pozwól Kacperowi zasponsorować tam ciepłą wodę. Nikt mi niczego nie będzie pozwalać. Normalnie zapłacę i tyle. Mój tata zawsze sam robił takie rzeczy, ja też mogę. Hello, nawet mam narzędzia. Call me Big Papa. Stachu. A tę grubą kasę to wsać Oskarowi w dupę. O! Dobra, mężczyzna! Mama Melanii chce podziękować personelowi szpitala za wspaniałą opiekę nad jej mężem i przy okazji zapytać o doktora. Ależ nie masz za co. Nie, to dla pani. Była pani bardzo miła. To zupełnie niepotrzebna taka praca. Cały tutaj personel. I lekarze, i pielęgniarki. Bardzo miło mnie to słyszeć. A tak się chciałam zapytać, czy doktor Herman ma żonę i rodzinę? Ale co to za pytanie? Dlaczego pani o to pyta? Wie pani, no to takie krępujące jest dla mnie. Moja córka no, młoda jest, czasami robi jakieś głupoty. Nie chciałabym, żeby w coś się uwikłała, a mam wrażenie, że ją podrywał. Chciałam się dowiedzieć, czy jest uczciwym mężczyzną. Doktor Herman ma żonę. Tak myślałam. No nic, dziękuję i do widzenia. To ja dziękuję, do widzenia pani. Mamo, chodź. Tak, chodź. Musiałam zabrać te rzeczy z sali, bo są przyjęcia kolejnych pacjentów. Chodź. Zapisałeś się? Tak, możemy iść. Mam termin na 21. Jeszcze chciałam coś powiedzieć. Proszę, wiesz, że ojciec miał rację? Że doktor Herman ma żonę? Właśnie rozmawiałam teraz z pielęgniarką. No mówiłem przecież. No i co? Co, ma żonę? No tak, nic ci nie mówił, oszukał cię.
No po co miał jej mówić, że ma rodzinę, skoro chciał się zabawić? Nie. Nie, ale to niemożliwe. On nie zrobiłby mi czegoś takiego. Ale kochani, ty jesteś młoda, nie znasz życia. Bardzo cię proszę, żebyś przestała się z nim umawiać. Nie, ja muszę to wyjaśnić. Ale Bela! Przepraszam, gdzie jest doktor Herman? Doktor Herman już nie ma, skończył dyżur. Skończył? Jak to? No, popołudniami pracuję w gabinecie prywatnym. A czy coś się stało? Nie, nic, nieważne. Nie mogę uwierzyć, że Gabriel mógłby mnie oszukać. Jeśli to okaże się prawdą, to nie chciałabym być w jego skórze. Wiecie co? Żyję już od 20 lat i naprawdę mam przeróżne doświadczenia i otwarty umysł, ale nigdy, przenigdy nie zrozumiem takich mężczyzn, którzy zdradzają swoje żony. Jak można tak wszystkich okłamywać? Brzydzę się tym. Spoko. W mieszkaniu chłopaków Staszek i Sebastian próbują naprawić zepsuty piecyk. Staszek upiera się, że Kacper nie może zapłacić za naprawę, bo wciąż jest zły na chłopaka, że sprzedał ich wspólną aplikację oszustowi. A nie lepiej ten drugi? To jest tylko jeden, cwaniaczku. Zaraz. Jezus Maria! Chory ty! Posrało cię! Co za debil! Przecież tu się mógł latać gaz! A przecież chyba zakręciliście zawór na bliści, nie? Zakręciliście? Zakręciliśmy? Nie, no jasne. Idź, tylko przeszkadzasz tutaj. Nie, ja nigdzie nie idę. Muszę pooglądać, żeby się nie nadziwić czemu, co ty wyprawiasz. No jak to co robię? Radzę sobie, jak prawdziwy mężczyzna. A, tylko nie o tym mówię. Kacper oferował ci kasa na naprawę, a to, co ty odwalasz, to jest jakieś totalne frajerstwo. Nie frajerstwo, tylko oszczędność. Oszczędność. Zaraz będzie naprawione, a Kacper swoją kasę będzie sobie mógł wsadzić gdzieś. Dobra, chcę to zobaczyć, tylko najlepiej z bezpiecznej odległości. Dobra, możesz włączyć zawór, ten żółty tam. No okej. Okay. Już. Voilà. O p***a! Ja mnie! What the fuck? Daj, zamknij zawór! Gaj, chodź! Gaj, zadać! Dalej! Ja p***! To już? Ja pię. O p***, ale mieliśmy farta. No stary, powiem ci, że zajebiście naprawione, serio. Zostałeś wreszcie prawdziwym mężczyzną, zamknij. Gratuluję. Ja pierdzielę, co tu się stało? Nie pytaj. W porządku, pokaż się. Podwal się. Nie zachowuj się jak idiota, pokaż się. Nic mi nie jest. Co mam tak wesoło? To co, może zapalimy jeszcze raz, bo Kacper nie widział. Starą wistę ognisko mieliśmy. To bardzo śmieszne. Trzeba tu posprzątać. Dobra, ja zadzwonię do tego gościa od serwisu. Ty się na mnie tak nie patrz, bo jeszcze mnie podpalisz. Cześć, Mela. Pokażę ci, jak dba o swój dom prawdziwy mężczyzna Stanisław Matusiak. Oto widzimy Staszka w jego naturalnym środowisku. Razem z zepsutym piecykiem. Także dziewczyny, jeżeli potrzebujecie prawdziwego fachury, to daję namiary. Ej, 501! Mela przychodzi na drugą randkę z doktorem Hermanem. Jest wściekła, bo dowiedziała się, że lekarz ją okłamał i myśli, że chciał się nią tylko zabawić. Nie powiedziałeś mi, że masz żonę. Moja mama się o tym dowiedziała. Wiesz, jak ja się czułam? Jak mi było głupio, jak wstyd? Czy się oszukana? Mela, ale... Nie ma żadnego ale. Jak możesz okłamywać mnie i swoją żonę? Nie wiem, dlaczego to robisz. Na czym to polega? To ci daje jakąś chorą satysfakcję? Mela, ale ja nie chciałem ciebie okłamywać. Aha, no. Tylko zapomniałeś mi powiedzieć, że masz żonę, tak? To chcesz mi powiedzieć? Nie, po prostu jesteśmy w trakcie rozwodu. No mieszkamy razem, ale nic mnie z tą kobietą już nie łączy. No, a nie powiedziałem ci, bo po prostu nie było okazji. Mogłeś choć wspomnieć, ale... nie chciałeś opowiadać ze szczegółami. No ale co mi, o czym miałem ci mówić, no? Nie chciałem cię okłamywać, po prostu... Czym tu się chwalić? Moje życie to jest totalna porażka. Nie wierzę ci. Ale Mela, poczekaj. Ale poczekaj, pozwól nie, sobie... Nie, zostaw mnie! Pozwól sobie coś wytłumaczyć. Bardzo cię proszę. Zależy mi na tobie. Bardzo mi na tobie zależy i zależy mi na twoim zaufaniu. Posłuchaj, pozwól, że coś ci pokażę. Dobrze? Zobacz, to jest... No, popatrz tutaj, proszę. To jest moja żona z tym swoim aktualnym facetem. Słuchaj, Mela... Z tą kobietą naprawdę już nic mnie nie łączy. Mela, ja wiem, my się krótko znamy, ale bardzo mi na tobie zależy. No, bardzo. Naprawdę.
zostańmy tutaj, albo... Albo chodźmy w jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Mela, jesteś niesamowita. Wiem. Słuchaj, odpowiem na każde twoje pytanie. Pytaj, o co chcesz. Nie, najważniejsze już wiem. Ale ja chcę ci powiedzieć. Mela, ta kobieta nigdy mnie nie kochała. Udawała cały czas do momentu, aż poznała tego faceta. Wiesz, to wszystko jest dla mnie... Dziękuję, ale to wszystko jest dla mnie strasznie świeże i dlatego tak trudno jest mi o tym mówić. Wierzysz mi? Mhm. To co? Spędzimy ten wieczór razem? Możemy pojechać do mnie. Nikogo tam teraz nie będzie. Chłopcy zdecydowali, że nie będą już eksperymentować i poproszą fachowca o pomoc w naprawie piecyka. No ja proszę pana, też nie mogę się nadziwić temu wszystkiemu. Zamknij się, bo cię zabiję. Mieliście dużo szczęścia. Mogło pół kamienicy wylecieć w powietrze. Zdajecie sobie sprawę? Ale proszę pana, my wyłączyliśmy dopływ gazu, no. No ale nie główny zawór. No nic, trzeba będzie kupić całkowicie nowy piecyk, wymienić na nowy. Kurde, a ile to będzie kosztować? Taki ładny i bezpieczny nowy piec to 3000 zł. Ja pierdziu. No to ładnie popłyniemy przez ciebie, bohaterze domu. Dobra. To zrobimy tak. Pojedziemy do najbliższego sklepu. Pan pomoże mi wybrać jakiś dobry piecyk. Wrócimy i od razu pan go zamontuje. Mhm. Dobra, ale to będzie kosztowało, zejdzie mi cały wieczór. Tak, wiem, dobra, dogadamy się. Mhm. Ale kurde, chłopaki, przecież nie musimy kupować nowego piecyka, tak? Możemy kupić starszy, tańszy. Stary, przestań pieprzyć, dobra? Stachu. Bo teraz ja ciebie zabiję. Nie mam zamiaru myć się w zimnej wodzie, tylko dlatego, że ciebie właśnie wzięło na jakieś urazy i zrazy. Okej? Okay? Zrobimy tak, jak Kacper powiedział. I tak mu oddamy i właściciel też się dorzuci. Ale kurde. Zajebiście, że jesteś taki honorowy, ale nie takie rzeczy się robi dla przyjaciół. A my jesteśmy przyjaciółmi. Czy ci się to podoba, czy nie? No to panowie, męska decyzja. Jedziemy. Dopiszę piwo po Kacprze. O. Ale będzie bełt. Melania jest szczęśliwa, że lekarz wszystko jej wytłumaczył i że tak naprawdę nie jest z nikim związany. Przyprowadziła go do domu w nadziei na romantyczne zakończenie wieczoru. Nie wie, że w mieszkaniu jest Rafał. To właśnie... No. Dobra, wiem. Tu możemy być sami. Zamykaj drzwi. To ja rzucę rzeczy u ciebie, dobra? Ło, Mela! Wreszcie! Myślałem, że już nigdy nikogo sobie nie znajdzie. Oskar! Miło was tu nie być. Dzień dobry, Oskar Prus. Was też chyba nie miało tu być, nie? No to właściwie pokój mojej przyjaciółki. Mela! I pan doktor! Dobry wieczór. To widzisz, taką prywatną wizytę sobie Mela zamówiłam. Ja pokazuję Gabrielowi, jak mieszkamy. Aha. Napijesz się czegoś? Tak, chętnie. O, widzę, że Mela ma nowego chłopaka. Tylko szkoda, że w moim łóżku. A skoro już tak pościelili... To co? To może skorzystamy z tego? Tak? Wychodzi na to, że ja też miałam mały sekret, nawet nie mam swojego pokoju. Śpię tu na kanapie w salonie. Ale Jezu, nie przejmuj się tym. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Mela, widziałeś gdzieś mój portfel? Tutaj leży. O, my się chyba nie znamy. Cześć, Rafał jestem. Cześć, Gabriele. Hej. A, dobra. Dzięki, jestem spóźniony. Pa! Pa, Rafcio! Mela? To może byśmy wypróbowali kanapę, co? Alena i Oskar mogą wejść w każdej chwili. Poczekaj. A co powiesz na...
Może umówimy się kiedy indziej trochę głupio. O nie, nie będę już czekał, nie. Taką mam ochotę na ciebie. Teraz właśnie. Teraz. Kurde, odwołali mi wycieczkę. Rafcio, a twoja wycieczka? No, odwołana. Wiesz co? Mela, to ja pójdę się napić, okej? Okay? Trzymaj się, chłopaku. Sorry, trochę głupio wyszło. No spoko, nic się nie stało. A nie ma szans, żebyś, nie wiem, no, poszedł do kina albo na spacer, co? No dobra, okej, okay, nie było pytania, już mnie nie ma, pa. Kochani, co za dzień. Pamiętacie, co mówiłam o żonie tych facetach, którzy zdradzają swoje żony? Niczego nie odwołuję. Ale dla żona tych facetów, którzy zostali tak bardzo skrzywdzeni przez wredne żony, należy zrobić wyjątek. Ale ty masz zajebiste spodnie! Ja! Ala! Ala, czekaj! Ala, stój! Zobaczmy, krak! Ala, co ty robisz, wróć tu! Ala! W ogóle nie warto się niczym przejmować, słyszysz, Seba? Nie przejmuję się tobą i tym, że mnie nie chcesz. I wiesz co? Mam cię w dupie! Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19+. Thank you.